Państwa, bardzo serdecznie otwieram obrady 53. sesji Rady Powiatu Chełmskiego. Witam Państwa radnych. Witam Pana Piotra Deniszczuka, starostę chełmskiego. Witam Pana Jerzego Kwiatkowskiego, wicestarostę. Witam Panią Agatę Niemczyk, skarbnika powiatu. Witam Panią Agnieszkę Drapsa, sekretarza powiatu. Witam Panią Anetę Lipiec, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. Witam serdecznie dyrektorów wydziałów i pracowników starostwa powiatowego w Chełmie. Przechodzimy do drugiego punktu, stwierdzenie kworum. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum w formie elektronicznej. Stwierdzam wymagane kworum do odbycia prawomocnego posiedzenia. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt trzeci. Proponuję rozszerzyć porządek obrad i wprowadzić jako punkt 13 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu Smart Hybrid Optimized Wetlands in Poland and Ukraine Show Life. Bardzo proszę o głosowanie. Kto jest za rozszerzeniem porządku obrad? Dziękuję bardzo. Odczytam proponowany porządek obrad po zmianach. Punkt pierwszy, otwarcie obrad sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Punkt piąty, informacja z działalności zarządu powiatu. Punkt szósty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt siódmy, sprawozdanie kierownika nadzoru wodnego w Chełmie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu chełmskiego w 2022 roku. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Raciborowice Kolonia, gmina Białopole. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Chełm w przedmiocie zmiany granic gminy Chełm naruszającej granice powiatu chełmskiego. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu Smart Hybrid Optimized Wetlands in Poland and Ukraine Show Life. Punkt 14. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. Punkt 15. Wnioski komisji. Punkt 16. Komunikaty przewodniczącego. Punkt 17. Zakończenie obrad sesji. Ja proszę jeszcze przed głosowaniem o potwierdzenie jeszcze raz kworum. Czy jakieś problemy ze sprzętem? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i bardzo proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem odczytanego przeze mnie porządku obrad po zmianach? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Protokół był udostępniony w wersji elektronicznej w systemie e-sesja oraz włożony w biurze samorządowym. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. W związku z tym, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu bez czytania, proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Punkt piąty, informacja z działalności zarządu powiatu. Bardzo proszę Pana Piotra Deniszczuka, starostę chełmskiego, o przedstawienie informacji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
Od ostatniej sesji odbyliśmy 10 posiedzeń zarządu powiatu, na których podjęto 78 uchwał, które dotyczyły między innymi zmian w budżecie powiatu na 2023 rok, zmian w planie finansowym, zmian uchwały w sprawie kalendarza powiatowych imprez kulturalnych, powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora poradni w Rejowcu Fabrycznym i w Wierzbicy i powierzenie stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Dubience, wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu gminnego programu rewitalizacji gminy Wojsławice, wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu gminnego Rejowiec Fabryczny, strategia rozwoju powiatu chełmskiego na lata 2021-2026. Zmiany uchwał w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, powołania komisji przetargowej, zakup mięsa, wędlin, zakup paliw płynnych, obsługa bankowa budżetu powiatu chełmskiego, przebudowa drogi powiatowej na terenie Rejowiec Fabryczny, Żmudź, opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Okrzów - Kolonia - Srebrzyszcze, zakup środków czystości, zakup zestawów komputerowych w ramach projektu Cyfrowy Powiat. Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne w trakcie realizacji, to tutaj dostawa drukarki do etykiet zgodnej z normami wraz z materiałami eksploatacyjnymi, przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Rejowiec, obsługa bankowa powiatu chełmskiego, rozbudowa drogi powiatowej na terenie gminy Żmudź, zakupy paliw płynnych, gazowych, środków czystości, zestawów komputerowych, zestawów z projektu Cyfrowy Powiat. W ostatnim okresie odbywało się bardzo dużo imprez o charakterze kulturalnym, patriotycznym. W tych świętach staraliśmy się uczestniczyć jako zarząd w zależności od tego, na ile pozwalały na to możliwości. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, interpelacje i zapytania radnych. Przypominam o tym, abyście Państwo składali interpelacje do mnie na piśmie, ale jeśli ktoś chciałby również tutaj na sesji zabrać głos, to bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Stefan Sakowski. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, mam dwie interpelacje. Jedna dotyczy malowania pasów na ulicy Chuteckiej, Brzeskiej, ulicy Rynek w Sawinie. I druga interpelacja jest poświęcona studzience burzowej na ulicy Brzeskiej. To jest droga numer 1717L. Chcę nadmienić, że w czasie opadów woda nie ma gdzie spływać. Przelewa się czasem przez krawężniki, że ludzie nie mogą przejść, ani to pojazdy też nie mogą przyjechać. Woda niszczy ogrodzenia i elewacje tych budynków to są obok pasa to drogowego. To by było wszystko. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Dorota Łosiewicz.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mam taką prośbę od mieszkańców Marysina, Leonowa, tu na naszej nowej drodze, przy wyjeździe drodze Marysin-Żółtańce. Ten łuk jest taki trochę niebezpieczny do wyjazdu i tam są zakrzaczenia. Zakrzaczenia na pewno nie w naszym pasie drogowym, tylko w pasie odpowiedniego po prostu zarządzania tą drogą. Bym prosiła o zwrócenie się do właśnie zarządcy drogi, aby wiedzieli, żeby to miejsce wyjazdu było bezpieczniejsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Agata Radzięciak. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. W związku z licznymi zapytania ze strony mieszkańców powiatu chełmskiego po ostatnich wyjazdach radnych na wyjazdy integracyjne, wycieczki, przy wykorzystaniu samochodów starostwa powiatowego w Chełmie oraz nagłośnieniu tej sprawy przez media, zwracam się z prośbą o przedstawienie rejestru wyjazdu każdego z samochodów, odczytów z tachografów oraz karty pracy kierowców. Obowiązkiem nas radnych jest dociekanie odpowiedzi na nurtujące pytania podatników oraz wątpliwości samych radnych, którzy powinni stać na straży funduszy publicznych. Również obowiązkiem zarówno Zarządu Powiatu Chełmskiego, jak też Komisji Rewizyjnej jest wyjaśnienie powstałego problemu. Docierają informacje, że niektórzy radni wykorzystują pojazdy powiatowe do wyjazdów prywatnych bezpłatnie, a nie liczni za symboliczną kwotę. Dlatego chcemy dociec prawdy i myślę, że nie będzie żadnego problemu, żeby pochylić się nad tym tematem i wyjaśnić sytuację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Bogusław Kudyba. Panie przewodniczący, szanowna rado. Chciałbym złożyć dwie interpretacje. Na drodze powiatowej z Majdanu Ostrowskiego do Nowego Folwarku od strony Majdanu Ostrowskiego brakuje na zakręcie znaków. Prosiłbym o postawienie, ponieważ było dwa wypadki ostatnio. No i mam zgłoszenie jeszcze od mieszkańców Alejzowa, Majdanu Leśniowskiego i Leśniowic na drodze powiatowej z Chełm, Wojsławice i Alojzów, Rakołupy. Dochodzi w ostatnim czasie do kilku wypadków. W tamtym miesiącu było ich 3, wcześniej było ich 2. Bym bardzo prosił i mieszkańcy proszą o postawienie elektronicznego stopu. No dziękuję. A jeszcze jeden, trzeci. W Pliskowie brakuje lustra na skrzyżowaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Szczepaniak. Panie przewodniczący, szanowni państwo, dwie krótkie prośby. Pierwsza to wygoszenie poboczy na drodze 20-29L od drogi krajowej S12 tutaj do centrum Siedliszcza i usunięcie zakrzaczeń głównie na drodze 1807L od Siedliszcza do Chojna, tutaj Wojciechowa, tam też niedawno był dość poważny wypadek, kilka osób ucierpiało. I żeby, że tak powiem, na skrzyżowanie z drogą powiatową wyjechać, to trzeba auto, że tak powiem, przód wystawić na drogę powiatową. W związku z tym te zakrzaczenia przeszkadzają i był wypadek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Dzirba. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mam kilka zapytań. Wiecie państwo, zgłosiłem interpelację do pana przewodniczącego, tutaj na ręce pana przewodniczącego, ponieważ mieszkańcy powiatu chełmskiego uważali, że my radni jeździmy za darmo sobie wszędzie, gdzie chcemy, samochodami służbowymi. Oburzyło mnie to, więc złożyłem tę interpelację. Nie uzyskałem jednoznacznych odpowiedzi i chciałem podziękować tutaj mediom, które dotarły do pewnych informacji. Po prostu to, co przeczytałem w gazecie, to troszeczkę mnie zaskoczyło, bo w interpelacjach miałem napisane wyraźnie, że czegoś, takich wyjazdów nie było. Pod tym podpisał się pan starosta. Pod wcześniejszą interpelacją pan wicestarosta. Także panowie, jestem tutaj bardzo zaskoczony tą odpowiedzią na interpelację. Nie wiem, z czego ona wynika. Mam nadzieję, że
tutaj pani radna wyprzedziła troszeczkę moją interpelację i uważam, że odpowiecie może na moją interpelację nie odpowiedzieliście, ale odpowiecie na interpelację mojej koleżanki tutaj radnej. Szanowni Państwo, widać ewidentnie, starosta nas oszukał. Oszukał mnie, radnego powiatowego, i oszukał mieszkańców powiatu. Czekamy teraz na stanowisko nas, radnych powiatowych, wszystkich, którzy tutaj jesteśmy. Mam nadzieję, że uderzymy się w piersi, jeśli takie wycieczki były organizowane, to każdy z Państwa przedstawi albo faktury, albo powiecie, gdzie jeździliście i ewentualnie za ile, tak żeby nikt nie miał do nas pretensji jako radnych, że sobie robimy tutaj co chcemy za publiczne pieniądze. To, Szanowni Państwo, jest jedna kwestia. Druga kwestia. Mam pytanie tutaj może do pana starosty Kwiatkowskiego, bo on tutaj raczej zajmuje się DPS-ami czy też PCPR-em. Ile jest wolnych, niezamieszkałych miejsc w DPS w Nowinach przy kosztach na przykład dość wysokich, o ile się orientuję, tam 5-600 chyba na jedną osobę, czy to 5-800, tak? Przepraszam. Czy to wynika być może z takich wycieczek, które są organizowane, czy z czego to ewentualnie wynika? Kolejne pytanie. Jaką kwotę powiat chełmski płaci miesięcznie za dzieci, które zostały zabrane jednej z rodzin w naszym powiecie i umieszczone w placówce opiekuńczo-terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej? Czy to prawda, że jest to kwota około 25 tysięcy miesięcznie? Czy te dzieci nie mogłyby przebywać na przykład w jednej z rodzin prowadzących opiekę nad dziećmi w powiecie chełmskim? Kolejne pytanie. Czy to prawda, że z niektórych teczek rodzin korzystających z PCPR-u powiatu chełmskiego giną jakieś dokumenty? Kolejne. Co dzieje się tajemniczego w PCPR naszego powiatu, że odchodzą z niego rodziny, które w sąsiednim powiecie są doceniane, nagradzane nagrodami nawet przez marszałka województwa? Ile powiat chełmski płaci za wynajmowane przez te rodziny lokale na terenie sąsiedniego powiatu? Dlaczego zarząd powiatu nie chce przeprowadzić rzetelnej kontroli w PCPR-ze? I proszę o udostępnienie radnym powiatu chełmskiego jednego z protokołu pokontrolnego w jednej z rodzin z zastrzeżeniami, które przedstawiła ta rodzina do protokołu wraz ze zdjęciami oraz wytycznymi, jakie dostała od PCPR-u, czy pod którym się podpisał pan starosta czy wicestarosta. Szanowni Państwo, zostałem zaproszony na wizytę do jednej z rodziny, która prowadzi rodzinny dom dziecka na terenie naszego powiatu. Jako osoba zupełnie obca, niezwiązana z tą rodziną. I powiem Państwu szczerze, zobaczyłem najszczęśliwszą rodzinę, jaką praktycznie kiedykolwiek widziałam. A dlaczego? Powiedzieli mi krótko. Bo przeprowadziliśmy się z PCPR-u, z Chełma do innego powiatu. Szanowni Państwo, osoby, nie chcę mówić tutaj nazwiska na tą chwilę, ale zostali docenieni, nagrodzeni między innymi przez marszałka województwa i takim rodzinom my pozwalamy uciec z naszego powiatu, gdzie były zapewnienia, że w naszym powiecie mamy tutaj rozszerzać pieczę i opiekować się rodzinami. Sprawdziłem wizualnie na własne oczy, widziałem, w jakich warunkach żyją ci mieszkańcy, dzieci, jak zachowuje się cała rodzina. Uważam, że to, co zobaczyłem i usłyszałem, jest wiarygodne. A dlaczego? Bo powiem szczerze, przypomniałem sobie jedną sytuację, kiedy były skargi składane na panią, było już panią dyrektor PCPR-u i akurat tutaj pani radna Dorota Łosiewicz wypowiadała się na temat tej rodziny, że jest to rodzina bardzo dobra, z dobrym poszanowaniem w terenie. Ja powiedziałem, że nie znam tych państwa i nie mogę tutaj nic powiedzieć na ten temat. I powiem szczerze tak, wydaje mi się, że te informacje, które uzyskałem, są rzetelne. I chciałbym jeszcze zapytać, czy normalne jest, że rodzina posiadająca przykładowo 11 dzieci pod opieką zatrudnia
ma zatrudnioną osobę do pomocy na jedną, drugą etatu, a rodzina, która ma przykładowo 6 dzieci, ma osobę zatrudnioną na pełnym etacie. Czy normalne jest, że jednej rodzinie pozwala się kupować przykładowo jakieś stoły dębowe za grube pieniądze, a drugiej nie pozwala się podnieść kostki brukowej, żeby dzieci się nie potykały przechodząc przez po danym chodniku? Powiat miał wspierać rodziny. Czy tak wygląda wspieranie rodzin w naszym starostwie? Zarząd nie chce kontroli w PCPR-ze, a ja uważam, że to kwestionuje, kwalifikuje się już do konkretnej kontroli, nie wiem, może do Rzecznika Praw Dziecka albo do jakiejś jeszcze innej kontroli. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że jeśli, nie wiem, do następnej sesji nie zostaną przedłużone czy faktury, czy inne dokumenty, które radni chcą zobaczyć, sprawdzić, przejrzeć, a wydaje mi się, że to jest nawet obowiązek radnego, to naprawdę zasadnym będzie, jeśli naprawdę zmniejszymy uposażenie, wynagrodzenie staroście, czy też całemu zarządowi, bo zarząd decyduje o wszystkich rzeczach, które się dzieją w naszym powiecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Grażyna Szykuła. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja odniosę się do wynajmowanego do celów wycieczkowych autobusu z DPS Nowin. Budzi on bardzo wiele kontrowersji na terenie całego powiatu, a ostatnio nawet gazety o tym pisały. Proszę Państwa, uważam, że tą sprawę należy wyjaśnić i zakończyć. Dlaczego zabieram głos? Dlatego, że ja wynajmowałam ten autokar. Cieszę się, że jest z nami dyrektor DPS-u, pani Aneta Lipiec, która mi wypożyczała czy wynajmowała ten autobus. Tak, korzystałam. Jest taki autokar, który ma 34 miejsc i ja zorganizowałam wyjazd do Sobiboru mieszkańcom z terenu gminy Kamień. Proszę Państwa, w ciągu 3 miałam wystawioną fakturę przez panią dyrektor, którą mogłam zapłacić, miałam 14 dni na zapłatę, co na następny dzień uczyniłam. Proszę Państwa, mam tą fakturę i uważam, że wszyscy, którzy korzystaliśmy z tego autokaru, powinniśmy przedstawić fakturę i przedstawić dowód zapłaty. Również mam dowód zapłaty. Jestem przygotowana do tej sesji, bo zdawałam sobie sprawę, że będzie to poruszane na posiedzeniu tej sesji. Proszę bardzo, radny Dzierba, proszę zobaczyć fakturę, proszę zobaczyć dowód wpłaty, ale popełniłam jedną pomyłkę, do której się przyznaję. Otóż redaktor z gazety, który do mnie zadzwonił, proszę, ja tylko tutaj nie zakreśliłam swojego numeru konta, ale myślę, że na pamięć Państwo nie nauczycie się 26 cyfr, a jeszcze do wejścia to szanowni trzeba login państwo, i hasło. Szanowni Państwo radni, może już takie szczegóły jeszcze, to jeszcze po sesji. Jeszcze jedno, bo ja jeszcze nie wyjaśniłam jeszcze jednego wyjazdu. Otóż pan redaktor zapytał mnie, czy korzystałam w roku 22 i 23 z tego autobusu. Więc powiedziałam, że tylko raz, ale wcześniej, jeżeli osoby, które ze mną jeździły na wycieczkę, wiedzą, że to nie był raz, bo to było wcześniej, 3 temu, na które w tej chwili dowodów wpłaty i faktury nie mam, ale jeżeli trzeba będzie, pójdę do banku i bank mi udostępni te wpłaty. Zapłaciłam 688 zł za wyjazd do Sobiboru. W przeliczeniu zgodnie na pewno z taryfikatorem. Wynosi to, tak jak policzyłam w Google, kilometry przez całą gminę Kamień i do Sobiboru, wyszło mi 4,30 za kilometr. Uważam, że jest to kwota rozsądna. Na pewno pani dyrektor wszystko wprowadziła do tej kwoty taryfy za kilometr. Na pewno wchodziły tam jeszcze i nie tylko paliwo, bo przecież powinno być również zawarte
zawarte wynagrodzenie kierowcy, a także amortyzacja. I myślę, że to jest taka zapłata, która nie przyczynia się do poniesienia kosztów albo ułożenia kosztów przez DPS na wycieczki radnych. Uważam i zwracam się do wszystkich radnych, którzy korzystali i jeździli, żeby też przedstawili faktury i przedstawili dowody wpłaty. I żeby nikt nie mówił, że rada korzysta, jeździ i przez to jest zawyżany koszt utrzymania mieszkańca w DPS-ie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Szczepaniak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tak się miałem nie włączyć do dyskusji, ale zostałem, że tak powiem, poniekąd wywołany, bo bardzo dziękuję panu Andrzejowi Dziurbie za bardzo wnikliwe zapytania. W sposób szczególny chciałbym podziękować koleżance Szykule, która bardzo skrupulatnie rozlicza się z tych wyjazdów, jak korzysta z autobusów, i tak powinien robić każdy radny. Ja mam pytanie, czy ci radni, którzy jeździli, zostają wymienieni z nazwiska i imienia, bo tak bym chciał, kto jeździł, kto nie zapłacił. Przez to, jakie koszty wzrosły utrzymania naszego mieszkańca w DPS-ie? Czy to było 10 zł, 20, bo radni mają fanaberię, żeby jeździć środkami z DPS-u. Szanowni Państwo, DPS-y między innymi utrzymują wójtowie, burmistrzowie, kierując swoich mieszkańców. Wójtowie, burmistrzowie nie będą płacić za fanaberię radnych czy radnej. Trzeba się zastanowić, jeżeli radni chcą jeździć, to może podpowiedzieć wójtom i burmistrzom, po co płacić coraz większe koszty w naszych DPS-ach, jak są inne DPS-y dużo tańsze. Po co utrzymywać? Kupmy autobus na stan powiatu i niech radni wszyscy jeżdżą. Ja bardzo proszę o taką informację. Ile wzrósł koszt przez to, że radni użytkowali pojazdy służbowe DPS-ów lub innych jednostek, nie rozliczając się za to. I bardzo proszę z imienia, z nazwiska, którzy to radni byli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Dziurba. Szanowni Państwo, chciałem serdecznie podziękować tutaj pani członkowi zarządu powiatu Grażynie Szykule za przedstawienie tej faktury. Dziękuję bardzo, ponieważ szczerze powiem, myślałem, że nigdy w życiu czegoś takiego nie zobaczę. Ale zobaczyłem to na własne oczy, także chylę czoła. Mam nadzieję, że pozostali radni przedstawią podobne dokumenty również. Szanowni Państwo, w gazetach również pisało, że tutaj wiele środków jest, można powiedzieć, wyprowadzanych z powiatu poprzez działalność PSL-owców, ale tutaj ewidentnie pani Grażyna Szykuła jest przykładem tego, że te środki są dokładnie rozliczane. A na wyjazdy, z tego co w gazetach pisało, to jeździli różnie przedstawiciele PiS-u czy też innych ugrupowań, nie wiem, bo tam wszystkich już... No trudno mi tutaj wszystkich wymienić na tą chwilę, tak? Okaże się, kto jeździł, kto nie. I Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze jedno zapytanie złożyć, bo akurat gdzieś mi uciekło w międzyczasie. Od kiedy obowiązuje w PCPR fundusz remontowy w wysokości 10 tysięcy złotych? Na jakiej podstawie został ustalony przez Zarząd Powiatu Chełmskiego i ile rodzin z niego korzysta w skali roku? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń, w związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. Bardzo proszę, pan wicestarosta Jerzy Kwiatkowski. Nie korzystają z autobusu, ale skoro jest to taki luksusowy pojazd, to ja myślę, że powinniśmy to zrobić, a rozliczymy się z tego, panie radny. Reszta odpowiedzi później. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 7. Sprawozdanie kierownika nadzoru wodnego w Chełmie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu chełmskiego w roku 2022. Bardzo proszę o przedstawienie informacji przez panią Patrycję Kopiuk, młodszego specjalistę. Nadzór wodny w Chełmie obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat chełmski, chrubieszowski i część wodowskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem nadzoru wodnego w Chełmie wynosi 1230 km kwadratowych. Długość ścieków to 511 km 756 metrów. Wałów przeciwpowodziowych kilometr 520 metrów, w tym jeden zbiornik i 133 budowle piętrzące. Zakres prac wykonanych na terenie działań nadzoru wodnego w Chełmie
Był to remont budowli piętrzących na rzece Wełnianka, utrzymanie rzeki Garka, było to 10 km 26 metrów, utrzymanie rzeki Udal 29 km 400 metrów, utrzymanie rzeki Kanał Lipieniecki 12 km 300 metrów, utrzymanie wału Dorochu 1 km 520 metrów, utrzymanie rzeki Kanał Kacap 13 km 756 metrów, utrzymanie rzeki Lepietucha 15 km 650 metrów, utrzymanie rzeki Kanał Żmudzki 7 km 938 metrów, utrzymanie rzeki Ucherka 24 km 490 metrów, utrzymanie rzeki Kanał Lipieniecki 12 km 300 metrów, utrzymanie rzeki Gdoli 15 km 650 metrów, utrzymanie rzeki Ubrodowica 12 km 900 metrów. Wykonano konserwację rzek na długości 154 km 644 metrach i wykonane prace konserwacyjne w nadzorze wodnym wyniosły 1 218 999. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę zgłoszeń. W związku z tym przechodzimy do kolejnego. Czy są zgłoszenia? Nie. Dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Proszę o przedstawienie informacji przez panią Agatę Niemczyk, skarbnika powiatu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w projekcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulegają dochody, wydatki oraz przychody prognozowane w latach 2023-2024. Wartości planowane w roku 2023 doprowadza się do kwot wynikających z planowanych zmian w budżecie na rok 2023, a w zakresie przedsięwzięć główna zmiana to wprowadzenie nowego zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1809L w Siedliszczu. Te wydatki będą realizowane na tę drogę w formie dotacji celowej w roku 2024. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji przez pana Damiana Wieraka, przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pozwólcie, że złożę wniosek formalny o nieodczytywanie treści uchwał. Treści uchwał mieliśmy udostępnione w wersji elektronicznej i w związku z tym proszę Państwa o przegłosowanie tego wniosku. Bardzo proszę, kto jest za moim wnioskiem formalnym o nieczytanie projektów uchwał? Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała nr 53 łamane przez 376 łamane przez 2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 12 września 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 9. Przepraszam, podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale, przepraszam, w uchwale budżetowej na 2023 rok. Bardzo proszę o przedstawienie informacji przez panią Agatę Niemczyk, skarbnika powiatu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w projekcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok planuje się zwiększyć dochody o kwotę ponad 3 546 000 zł, wydatki zwiększyć o kwotę ponad 2000 zł. Wynik budżetu zwiększy się o kwotę ponad 3 543 000 zł. Najbardziej istotną zmianą, która ma wpływ na te wielkości, jest wprowadzenie po stronie dochodów dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3 400 000. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania?
Nie widzę. W związku z tym bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji przez pana Damiana Wieraka, przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała nr 53 łamane przez 377 łamane przez 2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 12 września 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Proszę o przedstawienie informacji przez panią Paulinę Suchań, przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, mieszkaniec gminy Białopole złożył petycję do Rady Gminy Białopole. Ta zaś skierowała sprawę do nas. Tutaj cytuję w tej petycji takie zdanie: wskutek złego wykonania woda zbiera się w zaniżeniu jezdni. Chodzi o drogę w Strzelcach prowadzącej do szkoły podstawowej w Strzelcach. My jako komisja zebraliśmy się 30 sierpnia, pochyliliśmy się nad opinią prawną, nad wyjaśnieniami Wydziału Infrastruktury i postanowiliśmy uznać petycję za zasadną, czyli uznać, że powiat chełmski jest właściwy do poprawienia tego złego wykonania tej drogi. No tyle. Dziękuję. Jeśli są pytania, to odpowiem. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani przewodniczącej? Nie widzę zgłoszeń. Szanowni państwo, uchwała nr 53 łamane przez 378 łamane przez 2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 12 września 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Raciborowice Kolonia, gmina Białopole. Bardzo proszę o przedstawienie informacji przez panią Annę Dragan, zastępcę dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, nieruchomości będące przedmiotem uchwały stanowią wydzielone części gruntu, na którym zlokalizowana jest droga powiatowa. Obecnie zgodnie z informacją, jaką pozyskałam w Wydziale Infrastruktury, droga ta jest w trakcie przebudowy. Wykonanie uchwały ma na celu uporządkowanie stanu prawnego drogi powiatowej tak, aby przebiegała ona w całości przez grunty będące własnością powiatu. Przejęcie nieruchomości do zasobu nastąpi w drodze notarialnej, umowy darowizny. Właściciele tych działek to są dwie osoby fizyczne i jedna osoba prawna. Przekazują je powiatowi bezpłatnie. Powiat poniesie koszty taksy notarialnej oraz opłat wieczystoksięgowych. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. W związku z tym bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji przez pana Damiana Wieraka, przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych. Dziękuję. Proszę o przedstawienie opinii komisji przez panią Beatę Augustynek, przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 53 łamane przez 379 łamane przez 2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 12 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Raciborowice Kolonia, gmina Białopole. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Chełm w przedmiocie zmiany granic gminy Chełm naruszającej granice powiatu chełmskiego. Bardzo proszę o przedstawienie informacji przez pana Tomasza Sorokę, inspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado.
Na podstawie pisma z dnia 14 lipca 2023 roku wójta gminy Chełm w zakresie wydania opinii w przedmiocie zmiany granic gminy Chełm naruszających granice powiatu chełmskiego postanawia się przeprowadzić konsultacje w przedmiocie zmiany granic powiatu chełmskiego polegającej na włączeniu obszaru obrębu ewidencyjnego nr 31, dawniej część obrębów ewidencyjnych Pokrówka i Deputycze Królewskie, do granicy administracyjnej powiatu. Zgodnie z treścią artykułu 4b ustęp 1 punkt 2 i ustęp 2 w związku z artykułem 4a ustęp 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym przeprowadzenie konsultacji jest niezbędne w celu wydania opinii przez Radę Powiatu w Chełmie. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach 29 września 3 października 2023 roku w punkcie konsultacyjnym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Chełmie, plac niepodległości 1-22 Stochełm, pokój 45/1, Wydział Promocji i Rozwoju, parter skrzydło B. Zarząd powiatu w uchwale określi godziny funkcjonowania punktu konsultacyjnego, wykaz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie konsultacji, skład komisji do ustalenia wyników konsultacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę żadnych zgłoszeń. W związku z tym bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji przez panią Beatę Augustynek, przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała nr 53 łamane przez 380 łamane przez 2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 12 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Chełm w przedmiocie zmiany granic gminy Chełm naruszającej granice powiatu chełmskiego. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu Smart Hybrid Optimized Wetlands in Poland and Ukraine Shorelife. Bardzo proszę o przedstawienie informacji przez panią Anetę Lipiec, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Dziękuję, że zgodzili się Państwo rozszerzyć porządek obrad i proszę o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu chełmskiego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Nowinach jako partnera do realizacji projektu pod nazwą Smart Hybrid Optimized Wetlands in Poland and Ukraine Show Life. Powiat chełmski na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Nowinach i w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny ma szansę wziąć udział w takim konsorcjum badawczym, które wybudowałoby nam ze środków unijnych 60%, 30% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oczyszczalnię ścieków hydrofitową i hydrofobową. Jako że istniejąca przy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach oczyszczalnia typu Biokon, że tak powiem, ma już 35 lat i jest w bardzo złym stanie technicznym. Jej naprawy są bardzo drogie i koszty tych napraw przewyższają wartość. Ponadto pozwolenie wodnoprawne wygasa z dniem 31 grudnia 2025 roku, więc w związku z tym nawet wykonanie nowego pozwolenia wodnoprawnego to jest około 20 tysięcy złotych. Ze względu na brak sieci kanalizacyjnej i możliwość podłączenia Domu Pomocy Społecznej do tej sieci szukaliśmy właśnie alternatywnej metody oczyszczania ścieków, która w założeniu ma być tańsza, bardziej skuteczna oraz umożliwić ponowne wykorzystanie wody z oczyszczonych ścieków. Także proszę o podjęcie uchwały w tej sprawie i wyrażenie zgody na przystąpienie powiatu. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę żadnych zgłoszeń. W związku z tym bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji przez pana Damiana Wieraka, przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty i Spraw Społecznych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji przez panią Beatę Augustynek, przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, w związku z tym, że uchwała została wprowadzona do porządku obrad i nie mieliście Państwo jej wersji elektronicznej, to postaram się ją przeczytać. Uchwała nr 53 łamane przez 381 łamane przez 2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 12 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu Smart Hybrid Optimized Wetlands in Poland and Ukraine Shorelife na podstawie artykułu 12 punkt 8 litera H ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 1526 z późniejszymi zmianami, Rada Powiatu w Chełmie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu Smart Hybrid Optimized Wetlands in Poland and Ukraine Shorelife. Paragraf drugi. Upoważnia się Zarząd Powiatu do podpisania umowy o partnerstwie. Paragraf trzeci. Koszty związane z realizacją projektu, o którym mowa w paragrafie pierwszym, zostaną sfinansowane z programu LIFE na lata 2021-2028. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmie. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o głosowanie. Czy jakiś problem ze sprzętem komputerowym, tak? Czy pan radny Kudyba? Jest za, tak? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 14. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. Czy pan starosta chciałby w tym punkcie zabrać głos? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Najpierw odniosę się do tych drobnych interpelacji, takich mniej, że tak powiem, wymagających nakładów, jeżeli chodzi o malowanie pasów, wykaszanie i tak dalej. Już kilka dni temu wydałem polecenia, aby wszystkie drogi, które jeszcze są niewykoszone, powiatowe, doprowadzić do ładu. Chcemy to zrobić jeszcze przed okresem zimowym. To ma również wpływ, że później mniejsze są nakłady na odśnieżanie, ponieważ te wywiewy, zatrzymuje się śnieg, jeżeli są jakieś trawy wysokie czy chwasty i później tworzą się zaspy. Jeżeli chodzi o studzienki i inne rzeczy, tam myślę, że pan dyrektor Bydliński to już bierze na tapetę i w miarę posiadanych możliwości tutaj będziemy to realizować. I zostaną sprawy tej szerszej materii. Ja na początek chciałbym zaapelować do państwa wszystkich radnych. Zostało nam do końca kadencji około 6-7 miesięcy. W kwietniu nastąpią wybory, nastąpi weryfikacja i chciałbym, abyśmy w tym czasie nie próbowali obrad sesji przekształcić w jakieś zebrania sprawozdawczo-wyborcze rozwiązanych organizacji, które funkcjonowały w PRL-u. Ja rozumiem chęć dojścia do władzy, rozumiem też krytykę, jeżeli ona następuje, ale jeżeli ona jest w ogóle nieuzasadniona i ma wywołać tylko poklask i chęć jeszcze raz dostania się do rady, to od razu mówię państwu, że to jest zły wybór. Jeżeli mówimy o jakichś gazetach czy o jakichś mediach, to mówimy tutaj tylko o jednym tygodniku lokalnym, którego udziałowcami są działacze sztandarowi Platformy Obywatelskiej i tym, którzy tak chętnie lansują ten tygodnik, donosząc, udzielając wywiadów, informacji, to chciałem powiedzieć, że z historii pamiętam, jak ten tygodnik robił kampanię dla jednego z kandydatów Platformy Obywatelskiej na prezydenta miasta i tam było, jak się otworzyło, to na każdej stronie ten kandydat. Oczywiście przegrał sromotnie. Także radziłbym się zastanowić, czy to jest właściwa forma
tutaj takiej agitacji i budowania swojego imidżu i wartości politycznej. Każdy z nas ma wolny wybór, mamy demokrację. Jeden pójdzie ostatnią drogą polityczną, drugi pierwszą, trzeci w innym ugrupowaniu, ale zróbmy to z godnością. Pan radny Dzirba ocenia tutaj rodziny i tak dalej. Nie wiem, panie radny, czy pan jest właściwą osobą do takiej oceny, żeby oceniać rodziny. Ma pan dysponującą, wystarczającą wiedzę. Ja jestem ojcem trzech synów. Wychowałem ich, zajmują odpowiedzialne stanowiska, prowadzą biznesy, a nie podejmowałbym się, aby oceniać, że tak powiem, która rodzina jest dobra, a która zła. Co do wypowiedzi tutaj odnośnie jakichś wyjazdów, szukania, czy ktoś zapłacił 600 zł, czy 300, czy doszukiwanie się podtekstów, aby wywołać burzę, to ja odpowiadam tak. Pan radny Szczepaniak jest ostatnią osobą, która powinna zwracać na to uwagę. Za rządów, kiedy pan jako najstarszy chyba stażem w tej chwili radny, gdzie był pan przewodniczącym rady, 20 ponad 26 milionów nie wykorzystano przyznanych dotacji na drogi. Te pieniądze zostały zwrócone. Do dziś, od razu bezpośrednio po tych inwestycjach, ludzie zwracali się z terenu, z samorządy, żeby naprawiać te drogi, gdzie można było te środki w pełni wykorzystać. Z jednego obrębu tylko, gdzie prowadzono scalenia w Łukowie Wielkiej, zwrócono ponad 3 miliony 600. Powiem państwu tak dla przykładu, w dzisiejszych cenach można by było za te pieniądze zrobić 4 razy więcej aniżeli przy dzisiejszych cenach kosztów budowy. Mógłbym tu wymieniać wiele. Obiekt Trościanka, był pan przewodniczącym, sekretarzem, który pilnował tych spraw, był dzisiejszy wójt Henryk Gołębiowski, który najwięcej zarzutów ma do zarządu powiatu, a te pieniądze trzeba było zwrócić. To nie jest 600 zł, to nie jest 300, to nie jest jakiś wyjazd na szkolenie za kilka tysięcy złotych. Tam są grube miliony. W związku z narastającą taką krytyką i agresją postanowiłem, że w stosownym czasie przygotujemy wszystkie grzechy główne grupy G9 i upublicznimy, w jakim zakresie przez te 4 lata to funkcjonowało i jaki wpływ to miało wtedy na funkcjonowanie powiatu. Nie wiem, czy pan pamięta, jakie kwoty dokładaliśmy do DPS-ów, a jakie udało się zrealizować od razu, gdy przyszedłem tutaj 1 grudnia 2014 roku. Jeżeli ktoś mówi, że mieszkańcy powiatu chełmskiego krytykują, mieszkańcy się dopominają, sąsiedzi mnie pytają, ale jak zapytam, powiedzcie mi, kto z tych sąsiadów jest. Ja byłem, panie radny, do pana radnego Dzirby się zwracam. U pana w miejscowości Wkanie, w sobotę, nie tak daleko. Rozmawiałem może z 50 osobami. Był olbrzymi festyn, było tam podejrzewam 500-1000 osób. I nikt złego słowa ani żadnego zapytania do mnie nie skierował. Wręcz przeciwnie, wszyscy pozytywnie się wypowiadali o działalności wicestarosty Kwiatkowskiego, o działalności mojej, o działalności całego zarządu i że tak funkcjonującego zarządu jeszcze w historii nie było. A więc wydaje mi się, to jest szukanie igły w stogu siana, aby czymś ugryźć, aby czymś zaszkodzić. Ja apeluję, niech wszyscy startują. Niech każdy tworzy komitety, czy pierwszą, czy drugą, czy ostatnią drogą polityczną. Niech idzie do wyborów. Niech przekona mieszkańców i wtedy obejmie władzę i tutaj będzie rządził po swojemu. Ja mogę, panie radny, ja panu nie przerywałem. Proszę zachować. Ja wiem, co jest na temat, a co nie. Ja wiem, jak coś boli, to panu przeszkadza. Kończymy na tym. Wszystkie grzechy główne grupy G9 będą przygotowane w stosownym czasie. Dziękuję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan wicestarosta. Szanowna Rado, ja tak króciutko. Jestem pani dyrektor z Nowin, więc pewnie może mnie poprawi, gdy coś powiem nie tak, ale w odpowiedzi na interpelację kolegi Andrzeja chciałem powiedzieć, że koszt chyba 5800 wynosi w tej chwili w Nowinach. Jest on 600, niespełna 600 zł większy niż w Rejowcu i wynika to z tego, że brakuje tam 26 zdaje się osób do, no mniejsza, nie kłócił się do osoby. Ale to też myślę sobie, że trzeba widzieć, gdzie brakuje tych osób. Tych osób brakuje wśród somatycznie chorych, czyli tych naprawdę ciężko chorych, dramatycznej sytuacji, więc to nie jest powód, żeby zarzucać niegospodarność, jeśli tych osób brakuje. To jest po pierwsze. Poza tym koszty utrzymania, niezależnie od tego, ile ten bus kosztuje, to ciężko powiedzieć, żeby te korzystanie z tego busa wpłynęło na koszty utrzymania DPS-u. To jest pogranicze ignorancji moim zdaniem. Jeśli chodzi o jeszcze ten bus nieszczęsny, to przepraszam, bo ja własnie skłamałem, bo jedna z naszych radnych korzystała z tego busa. Nie jest ona co prawda członkiem PiS-u, ale, ale zapłaciła tyle, ile potrzeba, tyle, ile się należy. Jeśli chodzi o rodziny zastępcze, to jest, proszę państwa, podjąć się tego tematu, to jest naprawdę niezwykle ciężko, więc chciałam wyjaśnić, że tak, zacznijmy najpierw od nagrody marszałka. Nagrodę marszałka rodzina, o którą zapewne miał na myśli pan radny, otrzymała, będąc jeszcze naszą rodziną i w naszym PCPR-ze w ubiegłym roku. W chwili obecnej nagrodę marszałka dostała rodzina, która jest w naszym PCPR-ze i mieszka niedaleko stąd. To jest wieloletnia rodzina i no, niesamowicie zasłużona. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o staż pracy osób zatrudnionych, to z tego co mi wiadomo, to pani, która pracowała na pół etatu gdzieś tam, ja mogę się mylić, ale też nie muszę mieć takiej wiedzy od ręki, to pracowała na pół etatu na wniosek tejże rodziny, która ją tam zatrudniała. Natomiast jeśli, panie radny, proszę nie porównywać, ile jest dzieci, bo wtedy, kiedy zatrudniona, bo to chodzi o moją rodzinę oczywiście, zatrudniony był pracownik na pełny etat, to znajdowało się u nas 8 dzieci, w tym jedno dziecko niepełnosprawne. Pan tego nigdy nie zrozumie, co znaczy, jeśli 6-letniemu dziecku trzeba się przywinąć pieluchy, zadbać, nakarmić i tak dalej, ale radziłbym się zapoznać. Natomiast pańska troska o tą rodzinę, która jest w Krasnymstawie, to jest no, jak najbardziej zasadna, ale pojechał pan aż do Krasnegostawu oglądać te warunki, a mieszka pan koło mnie, przyjeżdża koło mnie kilka razy dziennie, dlaczego pan nie odwiedził? Znajduje się w tym domu taki stół dębowy, faktycznie. Ten stół mieści 13 osób. Jest on tylko po to, żeby mogło zasiąść dokładnie tyle osób na obiadach i tak dalej. Zaczynamy obiad od modlitwy, przychodzimy do jedzenia i tak dalej. Mają miejsce tam wszyscy. Również moja teściowa onkologicznie chora, która znajduje się w moim domu. Jeśli pan uważa, że to jest nadużycie, to proponuję zadać sobie pytanie, można napisać interpelację, żeby przez ostatnie lata porównać koszty, jakie przekazywano na rodziny zastępcze. Między innymi, jakie zwrócone były dla mnie z funduszu remontowego, jak też innych rodzin. Ale żeby pan poznał jeszcze bardziej to środowisko, ja tutaj pozwolę sobie użyć nazwiska. Zapraszam do rodziny Denisów. Warto zobaczyć, naprawdę warto zobaczyć. Nie zajmujmy się roszczeniowością, nie zajmujmy się rzeczami, które naprawdę bolą, bo to, co pan mówi, boli. Boli pańska ignorancja i niezrozumienie zupełnie tematu. Jest to dla mnie szczególnie bolesne. Poznamy się już tyle lat, iż przyznam szczerze, że jestem niezmiernie zawiedziony. Jeśli pan będzie sobie życzył, jeśli będziesz sobie Andrzeju życzył jakiekolwiek jeszcze informacje, to udzielę ci ich w interpelacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, jest zgłoszenie pan Andrzej Dzirba. Szanowni państwo, może odniosę się najpierw tutaj do odpowiedzi pana wicestarosty. Panie starosto, odniosę się do tego, co powiedziałem na samym początku. Pojechałem na prośbę rodziny i byłem jeszcze w domu, w którym na terenie naszego powiatu. Rodzina mnie o to poprosiła, ponieważ miała kontrol z naszego powiatu i z tego, co się orientuję, nie zgodziła się z protokołem, który państwo wystawiliście tej rodzinie. Rodzina protokołu nie podpisała, a wytyczne prawdopodobnie państwo daliście tej rodzinie, tak? Nie? Nie, nic podobnego.
to w takim razie może warto to uściślić i przeprowadzić kontrolę, żeby było wszystko jasne. A może warto zająć się czymś poważnym, a nie grzebać nie wiadomo w czym, jak głęboko i po co. Powiem panu... W prywatnych rzeczach, niektórych rodzin również. Bo moja to wiadomo, jestem osobą publiczną, ale ta druga dlaczego jest zaczepić? No i panu chyba dobrze teraz. Powiem panu szczerze tak. Pytając o różne etaty i tak dalej, ja nie wiedziałem, o jaki stół dębowy chodzi, czy to chodzi o pana, czy o kogo. Zapraszam, nie wiem, bo nigdy u pana nie byłem w domu, także nie widziałem tego stołu. Zapraszam cię kolego, wielokrotnie to robiłem. Państwo radni, trzeba mieć czas na to. Ja myślę, że to nie jest miejsce już na takie szczegóły. I odniosę się jeszcze do wypowiedzi pana. Także nigdy w życiu nie chodziłem, nie szukałem po domach obcych ludzi, czegokolwiek, bo nie jest to w mojej naturze. Ale jeśli ktoś prosi o przyjazd, o pomoc, tym bardziej, że jestem radnym, wydaje mi się, że to jest nawet mój obowiązek. Odniosę się teraz do pana starosty wypowiedzi, że oceniam, pozwalam sobie oceniać rodziny i tak dalej. Pozwoliłem sobie ocenić sytuację rodzin i miejsce zamieszkania rodziny, u której byłem, a wiarygodność, pozwoliłem sobie określić wiarygodność tej rodziny. Bo jeśli ta rodzina złożyła skargę na panią dyrektor, to była wiarygodna, a jeśli teraz przedstawiła mi pewne informacje, to ta rodzina jest niewiarygodna. To ja już teraz nic nie rozumiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Szczepaniak. Panie przewodniczący, przede wszystkim ja bardzo proszę upominać pana starosty, jeżeli nie odpowiada na pytania, a robi swoje wywody. Przede wszystkim panu staroście brak jest argumentów rzeczowych. Lista błędów. 26 milionów nie oddało G9, tylko o tyle poszły taniej przetargi wtedy. Państwo nie pamiętacie, ale przetargi szły wtedy za 40% kosztorysu. Dlatego musieliśmy te pieniążki oddać, a nie z własnej woli, że ich nie wykorzystaliśmy, bo ich nie można było wykorzystać, bo takie są zasady programu rozwoju obszarów wiejskich. To przede wszystkim. Przede wszystkim pan starosta ma bardzo wybiórczą pamięć. Są na sali dzisiaj osoby starsze od niego. Stefan, przepraszam ciebie, jesteś starszy, ale masz bardzo dobrą pamięć. A starosta nie ma. Bo nie wszyscy pamiętacie starosty, że to nie jest taki aniołek. Ja pamiętam wydanie gazety i na pierwszej stronie buzia starosty z paskiem na oczach. A dlaczego? Artykuł 178a. Za co? Wszyscy wiemy. To jest taki aniołek, a dzisiaj chce wszystkich pouczać. I obrażać. Brak argumentów po prostu staroście. Uciekł jak zwykły tchórz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Temat zapewne został wyczerpany. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 15. Wnioski komisji. Komisje nie złożyły mi żadnych wniosków. Punkt 16. Komunikaty przewodniczącego. W tym punkcie nie mam dla państwa komunikatów. Punkt 17. Zakończenie obrad sesji. Szanowni państwo, zamykam obrady 53. sesji Rady Powiatu Chełmskiego. Dziękuję bardzo.